sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka akcesoriów gamingowych Genesis. W ich sklepie znajdziecie tanie i dobre produkty, takie jak klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki, świecące fotele RGB oraz wiele, wiele więcej. A korzystając z kodu ADMIROS otrzymacie aż do 10% zniżki, polecam skorzystać. Link do sklepu znajdziecie w pierwszej linijce opisu, a teraz zapraszam Was na odcinek. Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z quizów. Dzisiaj gramy z Bongusiem, w sensie rozwiązujemy quiz. Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Tak więc zostawcie oczywiście subskrypcję na naszych kanałach, wbijajcie na nasze Instagramy, tu się na dole wyświetlają, w opisie również macie, zasubskrybujcie, a my lecimy zaraz tutaj z pierwszym quizem, tylko jeszcze Bongus ma dla Was bardzo ważną informację do przekazania. Dokładnie, pamiętajcie o zostawieniu konkretnej ilości lajków i w tym odcinku wydaje mi się, że będzie dobrze, jeżeli zostawicie 6969 lajków. Będzie mega śmiesznie i wpisaniu super nowego hashtagu, mianowicie granko fajne w komentarzu. Dokładnie tak, musicie to zrobić teraz. Dokładnie tak, zróbcie to, bo jeżeli nie zrobicie, to nie będzie następnego odcinka. Jak dużo komentarzów na ciupacie z granko fajne, to zrobimy granko fajne z Bongusiem po prostu i tyle. Dobra, lecimy z pierwszym quizem. Dokładnie. A pierwszy quiz to, czy rozpoznasz postacie z gier po przerobionych zdjęciach? Jak? Czy ty wiesz, kim może być sam Drake? Powiem tak, nie mam pojęcia, a jeszcze po tych przerobionych zdjęciach to już w ogóle. Ogólnie tutaj jest tak, że jak zaznaczasz, to możesz dwa razy źle zaznaczyć. Okay. I za trzecim, tak to mniej więcej pamiętam, że działały te quizy. Dobra, więc zaznaczam sobie tego. O, ja źle, to nie jest sam Drake. Zaznaczyłem... I zaznaczam sobie dobrze. Teraz. I... Jakim cudem? No, dobra, moja podpowiedź. Okej, okay, dobra. To jest dobra. Zaznaczyłem, jakby już, okay, już mam. Udało mam. Ci się. Za drugim razem się udało. Nie wiem, czy tracę punkt za to, ale dobra. Udało mi się. Mhm. Nathan Drake. Bo to jest, oni byli braćmi jakby coś. To był Uncharted. Okej. Okay. Udało ci się zgadnąć? No nie, znowu. Tak, udało mi się jakby za drugim razem. Znaczy, znowu za drugim okay. razem. Nie wiem, czy mi to zaliczy. A ty masz te same postaci, co ja. Czyli teraz dobrze. Masz kliknąć Ezio Auditore. Okay. Tak, tak. Ezio Auditore. No to chyba Firenze. Tak. Oczywiście. Okay. Teraz mamy Geralta z Rivi. Mają krzywe te twarze. Geralt z Rivi. Dobra. Dobra, poszło łatwo. Lambert? Dobra. No. Joel? Poczekaj. Joel, dobra, zaznaczony. Dante, zaznaczony. Niko Bellic, zaznaczony. Edward Kenway? Kim jest Edward Kenway? A, ja wiem. O nie, źle zaznaczyłem. Dobrze. O nie, co jest? Dobrze ci. Przepraszam co? Bardzo. Nie ma oszukiwania, ja dobrze. Przepraszam bardzo, czemu Edward Kenway wygląda jak Siri? Edward Kenway, a już go kliknąłeś, udało ci się? Tak. Edward Kenway jest z Assassin's Creed 4, Black Flag. Nie grałem, ale no wygląda dokładnie tak jak Siri, ta postać. Przerobiona. Dobra, a trudno, może dobra. Lara Croft z pięknymi ustami? Czy wiesz, kto to jest? Te jej usta. Mangusta. John Marston? Nie. Oh my god, zostało dwóch typów, którzy wyglądają prawie tak samo. W sensie nie odróżnisz ja ich. Ja odróżniłem. Dobra. Bang! Ja też. I Arthur Morgan ostatni nam został i jest to... Arthur Morgan. Ile masz procent? Mój wynik to bardzo dobrze, twój wynik 100%. No nie, czyli ja mam 89%. Nawet przerobione zdjęcia dobra, nie są a co masz? Ciebie żadnym wyzwaniem. Pokazałeś, że nie masz sobie równych w rozpoznawaniu postaci z gier. Gratulacje. Dobra, ja mam identycznie, tak aha. Więc no 89% troszeczkę tutaj przegrałem, ale i tak wynik mniej więcej jest taki okay. sam, ponieważ jakbym miał 70%, to byłby inny napis mówiący: jesteś słaby w rozpoznawaniu gier, przykro nam. Dokładnie. Coś takiego. Osobyczku. Dobra, are you ready na drugi quiz? Jestem ready na drugi quiz, a więc zaczynamy. Rozpoznasz postacie z gier po jednym oku. Zaczynajmy, Geralt. Okej, okay, to jest łatwo. Łatwo. Ale kim jest Serach? Sera? Kim jest Sera? Ona, te, daje to nie jest Sera, to nie jest Sera. Udało mi się! Sera. Nie, tak. To nie jest Sera. Oh my god, one wyglądają prawie tak samo, tak nie. Jest? O, trafiłem za trzecim razem, więc już mam minusowe punkty. A kim jest Mad Moxie? Dobra, tego nawet ty nie wiesz, tak obstawiam. No nie wiem. Bardzo a dobrze. Ty wiesz? A ja wiem. A nie, ale trafiłem za pierwszym razem. Oh my god, udało jest. Się. Jest. Teraz Ellie. Oh my god, poszło Ellie. Poszło łatwo. Dobra.
Bajonetta. Ojej, nie grałem nigdy w Bajonetta, ale zawsze chciałem zagrać, więc jakby kojarzę ją doskonale, więc zaznaczam. A teraz Melanie. Melanie. I tu jest problem, bo ja nie wiem, skąd jest ta postać. Trafiłem. No, ja wiem, skąd ona jest. Jakby ona jest z tej gry, której tytułu niestety nie pamiętam, ale na 100%... no dobra, strzelałem, przyznaję się. Aha, to fajnie. O kurde. A trafiłeś? O, punkty nawijane. No, tyle razy źle kliknąłem, że samo mi zaznaczyło. Tak, tak, jak gdy dwa razy źle klikniesz i za trzecim razem też źle, to zaznacza ci prawidłową odpowiedź i tracisz czyli punkty. Mamy teraz Alice. Yep, zaznaczone. A teraz Paraturnax. Paraturnax to musi być to, tak dokładnie. Jest. Dokładnie, Handsome Jack. Handsome Jack? Okej, okay. To jest łatwe. Jack. O nie, nie trafiłem. Dobra, to okej. Okay. Dobra, za drugim razem. Panis. Panis? No, nie kojarzę w ogóle tej postaci. Okay. Ale trudno wybrać quiz. Okej, okay, dobra. No nie, no taki mi się wybrał, co nie? No i dupa, mi się nie udało zgadnąć. Sephiroth. Ja zgadłem. Sephiroth. To nie jest Sephiroth? To jest Sephiroth. Boże. Ej widzowie, jeżeli kojarzycie, to napiszcie w komentarzu także wszystkie te postacie i z jakiej dokładnie są gry, bo jakby no ja nie kojarzę i Bonguś też chyba nie do końca. Nie, akurat Sephirotha trafiłem za pierwszym razem. On no, jest z... No ja też, ale nie wiedziałem z jakiej nie to jest gry. Final Fantasy VII. Nie. Dobra. Niech widzowie napiszą. Za drugim razem trafiłem tą Shaundi. Shaundi? Dobra, czekaj, ja muszę ją zaznaczyć. To nie jest Shaundi. Co? Co? Oh my god, przecież to jest... Okej, okay, dobra, ona jest Saints Row'a, okej, okay, dobra. A teraz Akali. Nieważne. Akali to jest łatwe. Tak? Czyli grasz, to jest z Lola, tak? Tak, to jest z Lola. Dzięki. Ada Proszę. Wong. Ada Wong i... Javik. Javik. Javik, nie wiem. Dobra, ile masz procent? Kurde, to słabo mi poszło. Odgadłeś wszystkie postacie, gratulacje, dziękuję. 84. Ja też. A ja 87. O nie! Ten quiz należy do mnie. 1-1 mamy. Słabe. Zostało jeszcze jedno, ale jakby no niestety będzie remis, ponieważ ostatni quiz, który nam został, jest tak naprawdę bardzo prosty. Nie do końca quizem, w którym będziemy rywalizować. Zagraj w grę i dowiedz się, jaką kultową postać przypominasz. Oh yeah. No, super. Jesteś gotowy na to? Na jakim urządzeniu... Zobaczymy, co zaznaczysz. Na jakim urządzeniu będziesz grać? Nintendo, PlayStation, komputer, Xbox, inna odpowiedź. Lepiej zastanów się dwa razy. Ja kliknę Nintendo. O nie! Czemu nie PlayStation? Bo nie. Okej, okay, dobra. Nie, znaczy wiesz czemu, już ci mówię czemu wybrałem ten quiz, bo na awatarze był Kratos i chcę takie wybrać odpowiedzi, żeby wyszło, że wyglądam jak Kratos i wtedy będzie, ale się zgadza, bo masz brodę, jesteś łysy, idealnie pasujesz do Kratosa. Okej. Okay. I na to liczę, ale pewnie się nie uda. No nieważne. Jaką postać wybrałbyś jako sidekicka? Czym jest sidekick? Czym jest rozumiem, sidekick? Że to jest taki osoba przy tobie non-stop. Tak jak Giernek. O. Tak? A, okej, okay, dobra. Epona, Curtis Trent, Daisy, Jaskier nie potrzebuje sidekicka. No Epona akurat jest tym koniem ukazanym na zdjęciu. O, dobrze wiedzieć, to już jedno mniej. Dobra, no wziąłbym pewnie konia, no ja tak też myślę. Biorę konia i tyle. Bo nie wiem, czym są inne te postacie, tylko Jaskier, dlatego. No chyba znasz. No tak, tak, no Jaskra i Epone już poznałem, a Daisy i Curtis nie, to ja nie miałem pojęcia. Ile no, czasu poświęciłbyś na grę? Około 2 godziny, max 6, kilka godzin, cały dzień, całą noc, zależy jak szybko mi się znudzi. Dobra, ja zaznaczam cały dzień, całą noc. Myślę, że ja tyle. Wybieram, zależy jak szybko mi się znudzi, bo potrafię grać niektóre gry 30 minut i jest po. Okej, okay, tylko Genshin Impact, cały dzień, całą noc. No i wystarczy. NPC prosi cię o pomoc, jak reagujesz? Odmawiam, mam inne plany, zgadzam się i przyjmuję misję. Zabijam tego NPC-ta. Okej. No, ale wiesz, to nie wiadomo jaka ci postać wyjdzie, tak? Na koniec. Zależy co zaznaczysz. Ja szczerze powiedziawszy... Zgadzam się i przyjmuję misję, bo lubię questy. A ja przykładowo odmawiam i mam inne plany, bo ja mega nie lubię zadań pobocznych, a one przeważnie właśnie mają zadania poboczne. Co wolisz? Single player czy multiplayer? I... Ja różnie. Ja też różnie. Klikam no różnie. I takie. Dokładnie. No.
Jaką bronią będziesz dzisiaj walczyć? Łuki, strzały, miecz i tarcza, pistolety, kule ognia. Stworzę własną broń. O, to ostatnie to jest, pewnie ci wyjdzie, że jesteś Steve'em z Minecrafta, jak to zaznaczy, że stworzysz własną broń. No, tak mi się wydaje, że tak będzie. No, ja akurat nie wybrałem tego. Ja wziąłem sobie łuk i strzały. Bo akurat łuk to jest moja ulubiona broń w giereczkach. Miecz i tarcza, kurde. Easy. Tyle w temacie. Dobra, co robisz, gdy zostało ci niewiele punktów życia? Zapisuję grę i kontynuuję, używam kodu na doładowanie HP, szukam apteczki, serduszka, jedzenia, ignoruję to, najwyżej zagram od nowa. No, dla mnie odpowiedź trzecia jest oczywista. Zapisuję grę i kontynuuję. Okej. Okay. Po prostu. Dobra. Czy jesteś fanem sportowych gier? Tak, są najlepsze, nie lubię ich, nie gram w nie? To mi obojętne. Chuj, odrzucam. Nie jestem fanem sportowych gier, jakby... No okej, sportowe gry, ale jednak... Okej, nagrałem Bongo z tobą olimpiadę, no. To wcale nie była sportowa gra. Nieprawda, to nie była sportowa gra, ale zobacz na obrazek tutaj, tu masz takie, wiesz, Madden. Jakiś futbol i tak dalej, no, co nie? No, tam strzeliliśmy. Ale no jak masz na przykład... Ale był tam box. Było Mario i w ogóle, i no to nie jest to samo, no jakby to nie jest tak bardzo sportowa gra. Jak dla mnie, dobra. Ja bym wybrał opcję, są mi obojętne, bo ja czasem nie gram. Aha, okej, okay, no dobra. Co myślisz o Fortnite? Okejka albo nie okejka? No, teraz? No, co myślisz o Fortnite? Jestem ciekaw. Ja daję łapkę w górę, bo ja się dobrze bawiłem w tej grze. Może teraz nie gram, ale wtedy, gdy grałem, to mi się mega podobało. Ja bym też dał łapkę w górę, ale z drugiej strony jednak, no, ta gra, no, te budowanie było ciężkie, ale ogólnie twórcy naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Jest mnóstwo skinów, co chwilę jest content, więc te dzieciaki mają w co grać, ale niestety łapka w dół, ponieważ Fortnite zepsuł gry single player i gry AAA i nikt w to nie chce już grać. Przeczytaj całość, co ci wyszło. Oto postać z gier, którą przypominasz. Jesteś osobą radosną, kreatywną, ciekawską i bardzo przyjacielską. Podziel się wynikiem w komentarzu. Zgadnij, co to za postać, bo powiedziałbym ci, że totalnie nie masz szans. Nie wiem, jakby bo no... radosną, kreatywną, ciekawską i bardzo przyjacielską i wychodzi, że to jest Sonic. Jedyne, gdzie tak szybko biegnę jak Sonic, to lodówka. Oh my god, do lodówki po kebaba z wczoraj albo pizzę. Wtedy jestem Sonikiem, faktycznie. Dobra, to teraz słuchaj moje. Oto postać z gier, którą przypominasz. Jesteś osobą sprawiedliwą, inteligentną, zabawną i żądną przygód. Podziel się wynikiem w komentarzu. No zgadnij, jaka mi wyszła. Chciałem, żeby wyszedł mi Kratos, a wyszedł mi... To jest Uncharted. Nie. To kto? Geralt z Rivii. Wiedźmin. Oh my gosh. A jakie moce masz? Umiesz puszczać jakieś moce takie fajne? Mój medalion drży, jak przechodzę obok budki z kebabem. Okej, dobra. Bo to jest miejsce mocy. Dobra. Będziemy kończyć ten odcinek. Mamy nadzieję oczywiście, że się wam podobało. Zapraszam na kanał Bongusia, zasubskrybujcie. Wbijajcie także na Instagramy, które znajdują się w opisie. Koniecznie zaobserwujcie nas. Tu macie dwa inne filmy, które możecie sobie również obejrzeć, bo są też fajne. Polecam je serdecznie. A tu możecie zasubskrybować nasze kanały. I żegnamy się z wami. Pamiętajcie, żeby wbić łapki i napisać w komentarzu hashtag grandofajne. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć! Elowina.